Opowiadając o powstaniu wielkopolskim, nie sposób nie wspomnieć o jego genezie. W roku 1793, po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja, ziemie Wielkopolski trafiają w szpony Królestwa Prus. Mowa oczywiście o drugim rozbiorze Polski. Wielkopolanie nie pogodzili się z zaistniałym stanem rzeczy, biorąc udział we wszystkich powstaniach niepodległościowych XIX wieku oraz jeszcze wcześniej w insurekcji kościuszkowskiej. Jednakże to nie opór zbrojny i militarny był najbardziej charakterystyczny dla Wielkopolan tamtego okresu. Należy pamiętać o pracy organicznej, czyli o oporze kulturowo, intelektualno, gospodarczym ze strony Wielkopolan. Dawno, bardzo dawno, opowiadali tak dzieciom starzy. Dawno, bardzo dawno, nie było na tej ziemi jeszcze ani miast, ni wsi, kościołów, ni zamków obronnych. Dawno, bardzo dawno, kiedy tylko ogromne lasy stały dookoła, a rzeki płynęły jak wstęgi, wtedy przybyło trzech braci z daleka. Trzech. Lech, najstarszy, opowiada: założę tu miasto i będę tu mieszkał. Wytniemy lasy, założemy ziemię i będziemy uprawiali pola. Jest to swego rodzaju fenomen, że po 123 latach zaborów Polska odradza się ze wciąż żywym językiem i jeszcze żywszą kulturą. To właśnie matki Polki, które zajmowały się wychowywaniem dzieci w XIX wieku, przekazywały dalej język, kulturę, tradycje nieistniejącego państwa. Wiele pań zasłużyło się swoją pracą, dbając o to, aby sprawa polska była aktywnie podejmowanym tematem. Należy wspomnieć o generałowej Zamojskiej, która bardzo wiele w tej kwestii zrobiła, prowadząc swoje zakłady kurnickie, przygotowując kolejne pokolenia kobiet do pełnienia roli matki i żony. Czas pruskiego panowania wydawałoby się miał trwać w nieskończoność. Jednak zmiana przyszła z kolejnym wielkim epokowym wydarzeniem. Latem 1914 roku Wielkopolanie skoczyli do okopów. Polacy z Wielkopolski w nieswoich mundurach za nieswoją ojczyznę oddawali krew już wcześniej. Jednakże to pierwsza wojna światowa, zwana Wielką Wojną, przyniosła ogromną hekatombę krwi. Kaczmarek regimenty, czyli pułki złożone głównie z Polaków, walczyły w największych bitwach I wojny światowej, między innymi pod Verdun. Jednakże dzisiejszy niemiecki żołnierz był jutro świetnie wyszkolonym powstańcem walczącym o wolną Wielkopolskę. Pomimo tego, że pierwsza wojna światowa kończy się klęską Niemiec, Wielkopolanie nadal pozostają pod ich władzą. Cesarstwo niemieckie upada, przygniecione potęgą sił alianckich, jego sojusznicy również. Nastaje chaos, wybucha rewolucja, cesarz 8 listopada abdykuje, a 11 listopada kończą się działania wojenne. Kiedy na wschodzie z ziem zaboru rosyjskiego i austriackiego tworzy się Polska, w Wielkopolsce nadal pozostaje władza niemiecka. Mimo tego tworzą się zalążki polskich organizacji politycznych, polskich władz, jak Naczelna Rada Ludowa,
i Sejm Dzielnicowy. Powstają także formacje policyjno-militarne, policyjno-wojskowe, milicje, jak Straż Ludowa czy Służba Straży i Bezpieczeństwa. Ta pierwsza z nich, mająca stricte polski charakter, stanie się zalążkiem pierwszych polskich oddziałów powstańczych. Przeciętna sylwetka strażnika ludowego nie wyróżniała się na tle przeciętnego niemieckiego żołnierza. Dlatego, żeby odróżnić strażnika ludowego od niemieckiego wojaka, starano się, aby usunąć niemieckie dystynkcje stopniowe. Dodawano ponadto białą opaskę z napisem Straż Ludowa, tudzież Straż Obywatelska. Ponadto strażnik ludowy mógł mieć na sobie czapkę o chabrowym otoku oraz bardzo często nieregulaminowo orzełka polskiego. Ponadto niekiedy usuwano pruską klamrę. Należy także spojrzeć na aspekt międzynarodowy. 11 listopada kończą się działania wojenne, zostaje podpisane zawieszenie broni. Teraz czas na długie rozmowy pokojowe. Pertraktacje przedłużają się. To działa na niekorzyść sprawy wielkopolskiej. Wielką orędowniczką sprawy polskiej jest Francja, starająca się pozyskać nowego sojusznika na wschodzie. Lecz ma wielkiego przeciwnika w postaci Anglii, czyli swojego dotychczasowego alianta. Anglia, starająca się zachować dotychczasowy status quo w Europie, nie widzi potrzeby tworzenia silnego państwa polskiego, mającego flankować Niemcy od wschodu. Cała sytuacja jest skomplikowana i niejednoznaczna. Należy więc działać w kraju. Sytuacja polska wymagała nagłośnienia na arenie międzynarodowej. Z tego też powodu do kraju przybyć miał maestro Ignacy Jan Paderewski. Dziś nazwalibyśmy go influencerem bądź celebrytą. Przybija do portu w Gdańsku na pokładzie krążownika Concorde wraz ze swoją żoną oraz misją angielskich oficerów. W drodze na Warszawę zatrzymuje się w Poznaniu. Przybywa do miasta 26 grudnia na dworzec letni, zwany Cesarskim, witany przez tłumy poznaniaków i eskortowany przez oddziały Straży Ludowej. Tego samego wieczora Paderewski przemawia do wiwatującego tłumu Polaków zebranych pod hotelem Bazar, gdzie Paderewski się zatrzymał. Wywołuje to złość Niemców. Emocje sięgają zenitu. Kolejnego dnia wybuchają pierwsze utarczki, padają pierwsze strzały. Wybucha powstanie. Strzały, które padły pod poznańskim bazarem 27 grudnia 1918 roku, wywołały całą lawinę zdarzeń w stolicy Wielkopolski. Polskie oddziały Straży Ludowej oraz Służby Straży i Bezpieczeństwa rozpoczęły zajmowanie najważniejszych budynków w mieście. Jedna z kompanii Służby Straży i Bezpieczeństwa, dowodzona przez kapitana Edmunda Krausego, ruszyła na pomoc bazarowi. Przechodząc przez skrzyżowanie dzisiejszych ulic 27 grudnia oraz Ratajczaka padły kolejne strzały. Padł Franciszek Ratajczak. Już od pierwszych godzin powstania kobiety brały czynny udział w tym bohaterskim zrywie.
powstawały kuchnie, które żywiły tych bohaterskich Wielkopolan. Jako pierwsze powstały kuchnie na dworcu głównym pod komendą Izabeli Drwęskiej. W całym mieście powstawały podobne ogniska, gdzie można było zjeść talerz ciepłej zupy. Na przykład w hotelu Bazar, w Cafe Grand, w Zamku Królewskim czy w siedzibie Muzeum Narodowego. Jednak powstanie to nie tylko Poznań. W innych miastach oraz wsiach przez najbliższe miesiące kobiety organizowały kuchnie mobilne, tak by chłopcy mogli skupić się na walce. Po wojnie i reglamentacji zdobycie wartościowego jedzenia było nie lada wyzwaniem. Braki aprowizacyjne nie były jedynymi, które nastarczały problemów powstańcom. Problem dotyczył również odpowiedniego umundurowania. Jednak z uwagi na ówczesną sytuację polityczną, Polacy nie mieli możliwości na stworzenie własnego wzoru mundurowego. Z tego też powodu powstańcy wykorzystywali to, co mieli pod ręką. Ponieważ wielu z nich brało udział w Wielkiej Wojnie po stronie Niemiec, tak też posiadali niemieckie wyposażenie, które starali się gromadzić jeszcze przed wybuchem walk oraz już w ich trakcie. Powstańcy byli wyposażeni w mundury należące do wrogiej armii, co sprawiało niemały problem, przez który mogli przez przypadek mylić własne powstańcze oddziały z wrogiem. Aby uniknąć bratobójczego ognia, wprowadzono pewne wyróżnienia mundurowe. Przede wszystkim zniknęły, podobnie jak u Straży Ludowej, na ramienniki. Okazjonalnie przerabiano mundury, dodając im na przykład dodatkowe flagówki na kołnierzach. Najbardziej charakterystycznymi elementami były bez wątpienia biało-czerwone rozetki, do których czasami dodawano wielkopolskie orzełki. Już 27 grudnia pierwsze wieści o wydarzeniach w Poznaniu dotarły także na prowincję. Lokalne polskie oddziały Straży Ludowej, Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego przeszły do działania, zajmując swoje macierzyste rejony. Oddziały Służby Straży i Bezpieczeństwa oraz Polskiej Organizacji Wojskowej Zaboru Pruskiego stały się pierwszymi powstańczymi kompaniami. Kompanie powstańcze szybko się rozrastały. Zaciągało się do nich wielu ochotników. Głównie byli to Polacy, byli żołnierze armii niemieckiej. Kompanie po wyzwoleniu swoich rodzimych miejscowości przechodziły do kolejnych, sąsiednich. Tym sposobem w przeciągu kilkunastu dni całe powiaty centralnej Wielkopolski znalazły się w rękach powstańców. Całość działa się spontanicznie. Inicjatywę przejmowali lokalni dowódcy, lokalne autorytety. Nie było ustalonego planu działania. Nie było ustalonej godziny W. Wielkopolanie sami wiedzieli, kiedy wykorzystać słabość nieprzyjaciela, kiedy przejść do skutecznego działania. Aby utrzymać te błyskawiczne zdobycze pierwszych dni powstania oraz sensownie pokierować działaniami dalej, konieczne było okiełznanie tej spontanicznej powstańczej siły. W tym celu w Poznaniu powstało dowództwo główne powstania. Na jego czele stanął Stanisław Taczak, Wielkopolanin, były kapitan armii niemieckiej. Od tej pory wszelkie działania powstańcze miały być koordynowane właśnie z Poznania. Wielkopolskę podzielono na 4 fronty, którym przydzielono konkretnych dowódców. To od nich miało teraz zależeć, jak powstanie będzie przebiegało w podległych im regionach. Stanisław Taczak z góry zakładał jednak,
że będzie tylko tymczasowym dowódcą powstania. Otwarcie przyznawał, że złoży swoje kompetencje w ręce bardziej doświadczonego oficera, gdy tylko taki pojawi się w Wielkopolsce. W połowie stycznia okazało się, że ręce te należeć miały do generała Józefa Dowbora Muśnickiego. Ramię! Broń! Prezentuj! Broń! Józef Dowbor Muśnicki kontynuował rozpoczęte przez Staczaka dzieło przekształcania oddziałów powstańczych w regularne wojsko. W tym celu wprowadzono szereg przepisów i reform. Powstańców od tej pory zaczęły obowiązywać regulaminy, musieli także złożyć przysięgę wojskową. Wprowadzono również nowe wzory umundurowania. Przede wszystkim jednak rozpoczęto pobór żołnierzy, a luźne dotąd kompanie powstańcze zaczęto formalizować i łączyć w regularne bataliony. Te z kolei stały się podstawą do sformowania kilkunastu pułków nowego wojska, regularnej Armii Wielkopolskiej. Wraz z przejęciem dowództwa przez Józefa Dowbor-Muśnickiego 16 stycznia zaczynają pojawiać się reformy mundurowe, które mają na celu ujednolicenie polskiego żołnierza. Przede wszystkim rozpoczęto od takich elementów jak przerabianie bluz mundurowych. Bardzo często nieregulaminowo dodawano kieszenie z polskimi guzikami. Czasami również mogły się pojawić nieregulaminowe klamry z wielkopolskim orzełkiem. Przede wszystkim regulaminowo stawiano na wysokie kołnierze na wzór oficerski. Do tego dodawano numery pułkowe wraz z flagówkami. Ponadto stawiano na rogatywki, symbol powstania wielkopolskiego. Na rogatywce możemy znaleźć wielkopolskiego orzełka oraz trefl, który był dystynkcją stopniową. Trefl również odznaczał się na mankiecie w formie białych pasków, który pokazywał stopień danego żołnierza. Strategicznymi punktami okazały się dworce oraz poczty, w których przepływało bardzo wiele informacji, a pracowało jeszcze więcej kobiet. Tworzyło to niepowtarzalne okazje, by dowiedzieć się co nieco o ruchach niemieckich oddziałów. Później trzeba było przekazać te wiadomości oddziałom powstańczym w sposób niebudzący najmniejszych podejrzeń. Tego podjęła się Maria Hund, pracująca na poczcie.
tamtym okresie każda wykształcona kobieta znała język niemiecki. Bez wątpienia pomagało to w rozmowach z Niemcami, udając Niemki, by dowiedzieć się o liczebności poszczególnych oddziałów. Rola kobiet była niedoceniana także w kwestii mundurów. To kobiety bowiem pomagały przy przerabianiu ich, doszywaniu flagówek, a także przygotowaniu innych elementów patriotycznych. Nie bez kozery w jednej z pieśni słyszymy o Lubej, która siedząc na małym stołeczku wyszywała białe orły. Takie orły również były ważnym elementem w budowaniu postaw patriotycznych Polaków. Znam ja jeden piękny domek, gdzie ma miła przebywa. Siedzi ona na białym stołeczku, białe orły wyszywa. Siedzi ona na białym stołeczku, białe orły wyszywa. Proszę. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Zapłać. Wróćcie do nas szybko. Niech was ma Bóg w swojej opiece. Wielkopolska ziemia obfituje w różnego rodzaju dworki. Ziemianki po spełnieniu swojej ofiary, oddając swoich synów, mężów oraz ojców na front, postanowiły zrobić coś więcej. Oddawały wszystkie swoje oszczędności, biżuterię i pamiątki rodowe. Oprócz tego swoje dworki przeznaczały na potrzeby powstańców, szpitale bądź punkty sanitarne. Idealnymi przykładami są panie Maria Kurnatowska oraz hrabina Skurzewska. Reformy wprowadzone przez Józefa Dowbora Muśnickiego zbiegły się w czasie ze zmianą sytuacji na froncie. Do Wielkopolski, bardzo często z głębi Niemiec, zaczęły przybywać zdecydowane walczyć o wschodnie kresy Rzeszy niemieckie oddziały Grenzschutzu. Wielkopolanie musieli przejść do defensywy. Jednakże, pomimo liczebnej, jak i technicznej przewagi nieprzyjaciela, powstańcy obronili swój stan posiadania. Ich upór oraz poświęcenie zostały dostrzeżone także za granicą. Dnia 16 lutego 1919 roku w Trewirze mocarstwa zachodnie podpisywały z Niemcami przedłużenie rozejmu z dnia 11 listopada 1918 roku. Marszałek Francji, Ferdinand Foch, jako jeden z warunków przedłużenia rozejmu, przedstawił Niemcom konieczność zaprzestania walk w Wielkopolsce. Niemcy, choć niechętnie, musieli na ten postulat przystać.
16 lutego 1919 roku powstanie wielkopolskie dobiegło końca. Pochłonęło ono ponad 2000 zabitych po stronie polskiej. Ponad 6000 powstańców zostało rannych. Nie był to jednak koniec. Niemcy nie zamierzali respektować podpisanych przez siebie porozumień. Do walk granicznych dochodziło jeszcze aż do końca czerwca. Wielkopolska pozostała jednak wolna. Wielkopolanie zaś w kolejnych latach walnie przyczynili się do odrodzenia Rzeczpospolitej.